Cloud gaming rozwija się ostatnio bardzo dużymi krokami. Mamy Nvidia GeForce Now, mamy Xbox, który też oferuje nawet na telefonach granie w chmurze i mamy stronę Boosteroid, która właśnie jest sponsorem dzisiejszego odcinka, także zapraszam na recenzję właśnie tej strony. Strona Boosteroid była na tyle miła, że dała mi 30 godzin na testowanie ogólnie gier, na nagranie wam recenzji, na zobaczenie ogólnie jak tutaj wszystko się ma. To jest mój ogólnie profil, widzicie, mam 30 godzin na testowanie domowego czasu. Zalogowałem się na moje konto na Steamie i na moje konto na Xboxie. Ponieważ na tej stronie możecie grać ogólnie w chmurze, możecie grać na ich sprzęcie, na ich komputerach, ale musicie mieć te gry kupione na swoich kontach, tak? Musicie zalogować się na swoje konto. Tylko na te dwa, które możecie się zalogować, tylko na Steam i na Xboxa, ale myślę, że w przyszłości będzie oczywiście tych kont więcej, że będziemy mogli się zalogować na Epica, na Ubisofta, na EA Play i na wiele różnych innych, na przykład na GOG i na przykład na Battle.neta. Możemy grać w przeglądarce, którą właśnie widzicie, a mamy tutaj też takie coś jak aplikacje, czyli możemy sobie ściągnąć aplikację na komputer, na telefon, na telewizor i zobaczyć ogólnie jak to działa. Możemy też w tym miejscu przetestować sobie nasze połączenie, nasz internet, zobaczyć czy ogólnie będzie nam to hulać jakkolwiek w miarę na naszym internecie. Mamy dużo właśnie, jak widzicie, miejsc, do których możemy się połączyć. Najbliżej połączyło mnie tutaj, to jest chyba Austria, jak dobrze pamiętam. Więc ja nie jest idealne połączenie, ale możesz grać gry w dobrej jakości. Wszystko zależy od waszego internetu oczywiście. Im lepszy macie internet, lepsze połączenie, lepsze lokalizacje, tym oczywiście będzie wam się lepiej grało. Czytamy dostępną mapę. Ogólnie Zona Boosteroid, ich lokalizacja jest w Ukrainie, z tego co się dowiedziałem. Mnie połączyło oczywiście do najbliższego serwera, który znajduje się tutaj. W Bratysławie, przepraszam, nie w Austrii, tylko w Bratysławie. Czyli to jest Słowacja, tak dokładnie. Na pograniczu Słowacji i Austrii. Mamy też parę tutaj miejsc w Ameryce, jak widzę. Więc na pewno, jak mieszkacie w Polsce, jak używacie tego w Polsce, na pewno będziecie mieli połączenie dobre. I oczywiście bliżej któregoś z tych punktów, to będziecie mieli połączenie lepsze. No i strona jak najbardziej się rozwija coraz bardziej. Jest coraz więcej tych punktów, do których możemy się połączyć, także myślę, że w przyszłości to będzie działać coraz lepiej. Okej, jesteśmy w grze. Jako pierwszą grę wybrałem sobie Starfield do testowania. Nigdy nie grałem w Starfield, nie grałem wcześniej, także mam po prostu nową grę, nie wczytaj. Jak klikniemy sobie flagę, to mamy tutaj, widzicie, oczywiście całe to menu nam się otwiera, ale tutaj mamy właśnie zakończ sesję, możemy sobie zrobić jaśniejszy obraz, jeżeli nam było za ciemno. Niektóre gry są mroczniejsze niż inne, to ustawienie umożliwia włączenie jaśniejszego trybu dla ciemniejszych gier. Super, świetnie. Możemy sobie styki włączyć, które nam pokażą właśnie, ile mamy bitrate'u aktualnie, ile FPS-ów, jakie mamy opóźnienie. Możemy sobie zmienić na 120 FPS-ów, jeżeli byśmy mieli taki ekran z odświeżaniem. Ja nie potrzebuję, mam 60 FPS-ów, 60 Hz oczywiście ekran. No i mam ustawiony bitrate na maksa, żeby po prostu mieć jak najlepsze wrażenia z tego wszystkiego. Wejdźmy sobie do ustawień, wejdźmy sobie do, panie i panowie, gdzie tu jest wyświetlanie, o właśnie. I jak możecie zobaczyć, wszystko mamy na średnie ustawione. My sobie spróbujemy to wymaksować na maksa. Tak, pełny ekran bez ramek wyłączony. Będzie dynamiczna, wszystko mamy na full i zobaczymy ogólnie jak to będzie tutaj się miało, ponieważ pamiętajcie, mimo że ja to mam odpalone na swoim komputerze, na moim przeglądarce i tak dalej, to użyłem komputera właśnie, do którego się połączyłem, więc właśnie zobaczymy jak ten komputer sobie poradzi właśnie z tym wszystkim. Zapisało się wszystko, ok. Więc możemy teraz rozpocząć nową grę i zobaczyć jak to będzie się miało. Zatem powiem szczerze, jest takie pół sekundy opóźnienia. Jak widzicie, grę mam absolutnie zmaksowaną. Czasami ona potrafi spaść do 45, czasami potrafi być opóźnienie, jeśli chodzi o połączenie, ale to wydaje mi się, że to jest tylko przez mój internet, przez moją lokalizację itp. itd. Ale aktualnie ta gra naprawdę wygląda fenomenalnie i powiem wam, jak na streaming, jak na chmurę, to wygląda po prostu aż zjawiskowo. Jestem aż szokowany. Nagrałem wam tu właśnie półsekundowe opóźnienie, które jest widoczne praktycznie w każdej grze. Widzicie właśnie jak to wygląda, ruszam myszką, jest dosłownie takie pół sekundy zanim coś się na ekranie stanie. Także jest to rzecz, która będzie nam doskwierać. Jest to rzecz, która doskwiera faktycznie jeśli chodzi o cloud gaming i nie tylko na tej stronie, tylko ogólnie. To samo doświadczyłem na Xboxie, to samo doświadczyłem na GeForce Now. Więc to jest coś, do czego się trzeba przyzwyczaić i to trzeba mieć mimo wszystko z tyłu głowy, że takie właśnie opóźnienie półsekundowe jest. Praktycznie ciągłe 60 FPS z okazjonalnymi czkawkami było okrywalne i przyjemne. W środku, jak i na zewnątrz, gra wyglądała fantastycznie i nie mam żadnych zastrzeżeń.
W momencie, w którym wyłączamy grę, jesteśmy na takim pulpicie, na pełnym ekranie. Tu mamy taką flagę i tu ogólnie mielibyśmy Steama, aby był włączony itp. itd. Możemy sobie język zmienić, mikrofon wyłączyć, zobaczyć połączenie nasze i wszystko. Jak na normalnym komputerze. I żeby wyjść, klikamy po raz kolejny flagę i oczywiście dajemy zakończyć sesję. Ekran 7 był następny i jedyny minus, jaki byłem w stanie znaleźć, to to, że nie byłem w stanie podpiąć kontrolera. Próbowałem wiele razy, ale po prostu nie byłem w stanie. Nie wiem, czy to był błąd po mojej stronie, czy może strona sama w sobie nie była w stanie mnie połączyć, no ale byłem skuszony grać na klawiaturze w grę, którą zawsze grałem na padzie. Pierwszy minus ode mnie. Następnie zagrałem we Flatout 2, gdyż chciałem zobaczyć, jak strona poradzi sobie ze starszym tytułem, dodatkowo dynamicznym i zmuszającym do renderowania dużej ilości elementów. I jak widzicie, tak jak wypuszczałem, strona skupia się i swoją moc na nowszych i popularniejszych grach. Zatem raczej w starszej gry nie pogram, ale bądźmy szczerzy. To nie ma aktualnie sprzętu do grania w gry sprzed ponad 15 lat. A jak strona poradzi sobie z Geometry Dash, z grą, która wymaga precyzji i szybkich decyzji i reakcji? No niestety, półsekundowe opóźnienie sprawia, że gra jest praktycznie niegrywalna. Podejrzewam, że w innych grach tego typu byłoby podobnie, a wielka szkoda. Porażka. Grand Theft Auto 5 to na pewno tytuł, który Was interesuje i moi drodzy, jestem zaszczycony zreportować, że GTA 5 działa absolutnie bez żadnych zarzutów. Powiem tak, to jest grane teraz na żywo i takie jakie tutaj przeskoki, to jest aż się niedobrze robi. Tak szczerze, patrzcie na to. Nie wiem, czy to zależy, może to zależy od tego, że mam ustawiony większy ten. Refresh rate, zmienimy sobie na 60 z powrotem, zobaczymy. Much better. Normalna jazda po mieście. Rozwałka z policją. Przelatanie helikopterem i renderowanie dużej płaci terenu nie stanowi problemu. Bardzo przyjemna i udana rozgrywka, nawet z półsekundowym opóźnieniem, do którego na pewno szłoby się przyzwyczaić. Dynamiczna strzelanka, w której chodzi o szybkie reakcje, Serious Sam 4 idealnie nadaje się do tego testu. Tam działał różnie. Raz był płynny, a raz miał czkawki. Półsekundowe opóźnienie po raz kolejny jest odczuwalne i uniemożliwia często szybsze działanie, które tutaj jest aż wskazane. Tutaj mam mieszane uczucia, ale ogólnie jestem zadowolony. Zakończymy testy tytułem, który na moim osobistym komputerze działał w zakresie 30 i 45 FPS-ów. God of War. God of War działał bez zarzutu.
Kratosem steruje się przyjemnie, jego ruchy są responsywne i na wymaksowanych ustawieniach gra działała w 60 FPS-ach i wyglądała pięknie. No i tak, takie moje odczucia na żywo, jeśli chodzi o God of War. Jak nagrywałem serię z tej gry, to mi cała gra lagowała. 30 FPS-ów, nic nie dało się zrobić tutaj. Jest wszystko dosłownie fenomenalnie. To jest chyba najlepsza gra, jaką testowałem. Obok GTA 5, GTA 5 God of War. Im nowsza, taka bardziej duża gra, wydaje mi się, że po prostu strona się bardziej na tym skupia, ponieważ jak grałem w Geometry Dash, czy grałem w Flatouta 2, które są grami starszymi, mimo wszystko, odczuwałem dużo takich właśnie zacięć, dużo... Czasami gra była kompletnie niegrywalna. Sam 4 też się ścinał. Także po prostu mi się wydaje, że musi być fokus na poszczególnych grach, poszczególnych produkcjach. Bo wiadomo, że w te gry po prostu więcej ludzi gra i trzeba się na tym bardziej skupić, także nie wiem, czy tak faktycznie jest, to jest tylko moje odczucie, takie na żywo teraz. I zobaczymy. O, może mi się do tego ptaka jeszcze trafić. Uwaga. Nie. Jep. Nie. Zatem podsumowując, Starfield, GTA 5 i God of War działały wręcz fenomenalnie. Poddaję się. Ale rozumiecie, gra wygląda świetnie, jeszcze wam pokażę tutaj ustawienia graficzne, wszystko jest na ultra. Także gra naprawdę działa fenomenalnie, jeżeli nie macie innej alternatywy, oczywiście nagranie w jakieś większe gry, to mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo dobra alternatywa. Zatem podsumowując moje testy, strona wydaje się naprawdę skupiać na grach nowych i popularnych. Także wiecie, takie gry jak GTA 5 właśnie, jak Starfield, jak God of War i zapewne jakieś Call of Duty na przykład, wiecie, te nowe, popularne gry. Strona na pewno się będzie na niej skupiać, ja niestety nie mam żadnych takich, wiecie, nowszych gier kupionych, ponieważ na moim komputerze nie działały, więc po prostu nie miałem jej przetestować, ale na pewno jeżeli ktoś z was by chciał przetestować i ma tego na swoich kontach na Steam właśnie czy na Xboxie, to jest w stanie to przetestować. Także panie i panowie, to są moje testy, to jest moje podsumowanie, moja recenzja tej strony. Dziękuję jeszcze raz Sony Boosteroid za sponsorowanie tego filmu, za danie mi dostęp właśnie na testy i za możliwość właśnie testowania tej usługi. Jeżeli wam się podobało, jest link w opisie i link w komentarzu przypiętym, gdzie możecie właśnie go kliknąć i zarejestrować się na tej właśnie stronie. Jeżeli faktycznie z tej strony skorzystacie, dajcie mi znać, co myślicie ogólnie i czy w ogóle wykupicie tam usługę. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii, waszych recenzji. W komentarzach możecie pisać na Discordzie. Jestem bardzo ciekaw. A no ale cóż, dziękuję za oglądanie tej recenzji. I do następnych recenzji, do następnych filmów. Trzymajcie się, na razie, cześć i pa pa.